rogu hali sportowej. Czekamy na niego. Przewaga drugiego nie widzimy. Przewaga pierwszego zawodnika jest dosyć znacząca. Mamy pilotów naszego biegu, tak więc za chwilę będzie pierwszy zawodnik. Tak, Michał Kaczmarek. Plutonowy? Michał Kaczmarek. Widzę po sylwetce. Jeszcze sekunda, potwierdzimy. Nie, to nie Michał Kaczmarek. Jednak pomyłka. Za chwilę będziemy wiedzieć, kto pierwszy osiąga zwycięzca dzisiejszych naszych zmagań. Glapiak Damian, 33-37. Zwycięzca dzisiejszego biegu na dystansie 10 km razem bezpiecznie. Glapiak Damian z Buczu. 33-37. I za nim Izabela Trzaskalska. W tym roku będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w maratonie. Iza Trzaskalska również osiągnęła linię mety. 34-04. Doskonały rezultat, jeżeli chodzi o wynik kobiet, i to jest rekord trasy bezapelacyjnie. 34-04. Rekord naszej trasy i bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o Izę. Na dystansie 10 km. 34-04. Trzaskalska Izabela. Tak więc mamy już rozstrzygnięcia w kategorii generalnej wśród panów i wśród pań. Czekamy na kolejne miejsca i kolejnych zawodników i zawodniczki. I zbliża się kolejny zawodnik. Podpowiadają, że to właśnie Michał Kaczmarek. Nie, jest inny. Czekamy, bo to z tego, co kojarzę, to na pewno nie Michał. Kolejny zawodnik i jeszcze kolejny, tak więc czekamy. Drugi, trzeci zawodnik dzisiejszego biegu. Kategoria Open mężczyzn. Za chwilę będziemy mieli dokładne imię i nazwisko. Numer 67. Numer 67. Lasoń Przemysław z Radomska. 35-30. I miejsce trzecie wśród panów, Prądzyński Paweł z Poznania, 35-40. I teraz już kolejni zawodnicy będą wbiegać na metę naszego biegu. Numer 409, za chwilę będziemy wiedzieli, kto to taki. Monikowski Piotr z Poznania, przedstawiciel Straży Pożarnej. 36-05. PSP KW Poznań. I mamy przedstawiciela 31 bazy lotnictwa taktycznego. Chorąży Terlecki Krzysztof, również już na mecie. 36-35. Tak więc też bardzo dobry wynik Krzysztofa Terleckiego. I kolejni zawodnicy dobiegają do nas na linię mety. Sójka Kamil z Poznania i kolejni. Adam Chudzicki. Adam Chudzicki, organizator biegu w Luboniu 11 listopada. Co roku od kilku lat. Wspaniały bieg luboński. I kolejni zawodnicy. A teraz jeszcze
Mam przy sobie zwyciężczyni naszego biegu wśród kobiet oraz zawodniczkę, która zajęła drugie miejsce. Izę Trzaskalską. I teraz mamy kilka pytań do pani Izy, jeżeli chodzi o dzisiejszy start i również starty, które planuje w niedalekiej przyszłości. Pani Izo, jak podoba się impreza i trasa dzisiejszego biegu? Impreza bardzo na wysokim poziomie. Nawet bym powiedziała, że trasa jest nawet lepsza niż na niektórych imprezach w Polsce, jak i bym powiedziała za granicą. Jakby tak w całej Polsce było taki asfalt, to by były może i rekordy, no może świata to nie, ale Polski czy Europy. Więc bardzo się cieszę, że tu mogą wystartować. Ale co chodzi o moje najbliższe starty, to dzisiaj wyjeżdżam na obóz do Wałcza, czyli to bardzo blisko. I przygotowuję się do udziału w Mistrzostwach Świata w sierpniu w Londynie. No i zostało mi w maratonie. I zostało mi niecałe 2 miesiące, a jest to dla mnie, dla niektórych pewnie długo do przygotowania, a dla mnie to jest jednak krótko, no ale niedawno biegałam swój maraton w Warszawie, więc teraz będzie troszeczkę inne przygotowanie. Na pewno ten maraton został mi w nogach. Po drodze mam jeszcze Mistrzostwo Polski w lekkiej atletyce, w którym chciałabym zdobyć medal. I dalej już mamy już tak jakby odpoczynek. Też będę lepiej startowała w różnych imprezach. Także dla jednostki, dla Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. No i bardzo się cieszę, że od 2 tygodni tutaj jestem i mogę reprezentować centrum. Czyli nowy żołnierz od dwóch tygodni w nowej jednostce. Ja tutaj doszło do pomyłki, bo Iza będzie startować w Mistrzostwach Świata, nie Mistrzostwach Europy, tylko w Mistrzostwach Świata w maratonie, które odbędą się w Londynie. 34.05 to bardzo dobry wynik, choć wiem, że jeżeli chodzi o rekord życiowy, to chyba 33.20 z tego co pamiętam. Przepraszam, 32.46. Tak jak Iza wspomniała, trasa jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o osiąganie wyników, tak więc deklaracja naszego dowódcy skrzydła, pana pułkownika Pszczołę, jak najbardziej mam nadzieję, jeżeli chodzi o rekord życiowy, zostanie poprawiony w przyszłym roku na naszej trasie. Panie pułkowniku, trasa sprzyja i za to potwierdza, tak więc trzymamy za słowo dane przed startem, że w przyszłym roku będzie pan pułkownik razem z nami i pobije swój rekord życiowy na dystansie 10 km. Jeszcze mam pytanie odnośnie do naszej zawodniczki Izy Trzaskalskiej. Pytanie odnośnie dalszych planów. Jeżeli chodzi o maraton, wiemy, Mistrzostwa Świata, a następnie wiemy też, że jeżeli zostałaś żołnierzem, to ty również sprawy startów wojskowych. Jak do tego podchodzisz? Podchodzę do tego bardzo poważnie, jak i do wielu innych startów. No i chciałabym się pokazać na wszystkich biegach jak najlepiej. No oczywiście też nie można za wszelką cenę. Są i starty kontrolne, i są i starty dla zabawy. No na pewno startuję 10 września w półmaratonie w Zielonej Górze. Po drodze też mam Mistrzostwo Polski, też na ulicy, więc też będę chciała wziąć w nich udział. No w przyszłym roku są Mistrzostwa Europy, więc też na pewno będę całą jesień odpoczywać i się regenerować. No i w 2018, nie wiem, czy gdzieś może w styczniu, czy może także jak w tym roku w Orlenie, bo Warszawa jest dla mnie tak jakby szczęśliwym miejscem, to też chciałabym wziąć udział. No oczywiście zależy też od zdrowia, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo jeżeli będzie zdrowie, to resztę to wytrenujemy, tak jest. Dokładnie, dziękuję bardzo Izie. Przypominam, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski na dystansach 10, 5, półmaratonu i maratonu była również z nami i potwierdziła. Impreza na najwyższym poziomie. Trasa sprzyja rekordom życiowym. Dziękujemy Izie i przechodzimy już do zawodników biegających, a już jest ich około 28 dokładnie zawodników minęło linię mety. Teraz Miller Michał z Poznania. Z tego co kojarzę, Miller Michał to nasz żołnierz z naszej bazy. Tak więc mamy już kilku przedstawicieli naszej bazy na mecie. Również przedstawicieli policji, również przedstawicieli straży pożarnej. Również przedstawicieli środowiska cywilnego, bo ich jest tutaj z nami najwięcej. Kolejni zawodnicy już mijają linię mety. Burtkar Sławomir, Bielerzewski Zbigniew, Troczyński Jakub. 42.30 to naprawdę wynik, na który trzeba bardzo ciężko pracować i bardzo dużo dać siebie, żeby osiągnąć taki wynik. 42 minuty, 49 sekund. Bobecki Patryk, przedstawiciel 31 bazy z Poznania.
Nowacki, Michał, Borek, Daniel, kolejni zawodnicy. 40 zawodników na mecie. Wszyscy widzę zadowoleni. Mam nadzieję, że również na trasie warunki wam sprzyjały i będziecie zadowoleni, wracać zadowoleni z uśmiechem na ustach z naszego biegu. Proszę tylko wszystkich uczestników, którzy kończą bieg, o przesuwanie się dalej do strefy buforowej, żeby po odebraniu napoju regeneracyjnego przesuwać się jak najszybciej w dalszym kierunku, żeby nie blokować tutaj strefy mety, na którą biegają kolejni uczestnicy. Kolejny zawodnik, Dzierla Marcin i kolejna również zawodniczka przynosiła, więc już 45 zawodników, 47 zawodników mamy już na mecie, a przypominam, że 276. Również czekamy na pierwszego kijkarza, mniej więcej około 50 w czasie 50 do godziny powinien pojawić się pierwszy kijkarz i pierwsza kijkarka naszego biegu. Kolejni zawodnicy finiszują i walczą o doskonałe rezultaty. Jeszcze 44 minuty, 45 minut, a więc panowie, jeżeli mieliście życiówkę powyżej 45, to osiągnęliście rekord życiowy dzisiaj, 44-30. Kotlarski Marcin z Poznania. Następny Gil Łukasz z Daszewic. Szcządrzyński Piotr z Poznania. Kolejni uczestnicy, którzy już są na mecie naszego biegu. Dawaj! I teraz będzie napływać naprawdę już duża fala naszych zawodników, bo to jest ten przedział 45 do godziny, w której zawodnicy pokonują te 10 km naszego biegu. Mniej więcej właśnie to ten okres, gdzie najwięcej zawodników będzie pojawiało się na nim mety. Wszyscy dzisiaj jesteście zwycięzcami. Wszyscy, którzy ukończyli nasz bieg. Na wszystkich czeka posiłek regeneracyjny, medal z emblematem FA16 i przypominam również o strefie posiłku regeneracyjnego w tych szarych namiotach. Czeka na was makaron w postaci posiłku regeneracyjnego. Kolejni zawodnicy. Widzę przedstawiciela z Jarocina po koszulce, poznaję, że Jarocin też dzisiaj z nami. Widzę kolejnych z naszej bazy. Marek Kowalik, kolejny zawodnik, reprezentant naszej bazy również na mecie. Tu pasjonujący finisz zawodnika. I to z tego, co pamiętam i kojarzę, to najmłodszy uczestnik na zgodę swojego taty uczestniczył w naszym biegu dzisiaj. Jacques Mateusz, rocznik 2001, 45 minut 58 sekund. 16-letni zawodnik, 45 minut. Tak więc wielkie gratulacje dla najmłodszego uczestnika dzisiejszych zawodów. Rewelacyjny wynik w postaci po pokonaniu 10 km. I kolejni finiszerzy już na mecie. Dziękuję bardzo. Kolejni zawodnicy mijają naszą linię mety. Jacques Maciej, Witkowski Rafał, Marciniak Artur, Job Piotr, Barczak Paweł. Wszyscy już z nami na mecie. I kolejni przedstawiciele Night Runners widzę po koszulkach. I kolejny przedstawiciel naszej bazy, Grzesiu Stanczewski, też już na mecie. Z bardzo dobrym czasem, 47 minut. Tak więc cieszy bardzo widok kilkunastu żołnierzy naszej bazy już na mecie, a jeszcze nie przekroczyliśmy 50 minut, jeżeli chodzi o czas, jaki upłynął od startu. Tak więc jak widać, baza 31 baza w bardzo wysokiej formie w dzisiejszym dniu. Mamy również przedstawicieli Active Nekla, którzy bardzo chcieli uczestniczyć w naszym biegu i również 2 lipca u nich w Nekli odbywa się super bieg. 2 lipiec, Nekla. Bardzo fajna impreza.
Na pewno przedstawiciela jeszcze poprosimy tutaj do nas, do mikrofonu, żeby zaprezentował, jeżeli chodzi o Active Nekle, bo też również mamy z nimi bardzo dobre. I kolejni zawodnicy. Czas jeszcze, jak tu widzę, 48, czyli panowie, jeżeli mieliście życiówkę powyżej 50, to właśnie osiągnęliście swój rekord życiowy. Mam przedstawiciela przed sobą, Active Nekla, naszego jednego z przyjaciół, którzy też tutaj jesteśmy u nich co roku na biegu. Jak, jeżeli chodzi o sam bieg i organizację? Kilka słów. Dziękuję, witam tutaj kolegę Pawła. Cieszę się, że mogłem tutaj się pojawić na bardzo wspaniale zorganizowanym biegu. I tak jak kolega Paweł tutaj przedstawił, 2 lipca zapraszam wszystkich do Nekli. Na tą chwilę jest około 300 paru osób, także zapraszamy. Postaramy się też dołożyć starań, żeby bieg był bardzo dobrze zorganizowany. Z tego co wiem, wszyscy są zadowoleni zawsze po naszym biegu. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i do zobaczenia na trasie w Nekli. Dziękuję. Dzięki wielkie. Tak więc 2 lipca pojawiamy się w Nekli, a kolejni zawodnicy już omijają linię mety. 49-15. Wójcik Adam, przedstawiciel drugiego skrzydła. Serafiński Mirosław, Wąs Marcin, wszyscy już na mecz. Błaszczyk Alfred. Coraz więcej zawodników, tak jak mówiłem, teraz będzie napływać jak najwięcej, bardzo dużo zawodników, bo to jest ten przedział czasowy, gdzie większość zawodników pokonuje właśnie dystans 10 km. 45 do 55 do godziny to jest ten mniej więcej poziom czasu, gdzie zawodnicy osiągają metę na dystansie 10 km. Kolejni zawodnicy i zawodniczki również już osiągają linię mety, czyli 50 minut zostało przekroczone. 50 minut, 16 sekund, Siara Marcin z Witkowa, Witkowo biega. Również wspaniała impreza, jeżeli chodzi o Witkowo, bieg w Witkowie. W tamtym roku we wrześniu, w tym roku również we wrześniu prawdopodobnie odbędzie się Witkowska Dycha. Również kilka osób, które startują tutaj z Witkowa. Obiecujemy, że jako baza pokażemy się u was też dużą delegacją na biegu w Witkowie. I kolejni zawodnicy. Jak? Czy są tam jak nie wiem. 50 minut. Kolejni zawodnicy, przypominam teraz, jeżeli chodzi o dekorację naszego biegu, po ogarnięciu się po biegu zawodnicy, czyli prysznice, szatnia, zmienienie stroju sportowego, udajemy się w strefę startu, tam przy F-ie postawimy podium, strefa dekoracji. Zapraszam wszystkich serdecznie o godzinie 13:00 zakończenie naszego biegu w postaci dekoracji, wręczenia wszystkich nagród, pucharów i za wszystkie kategorie, które regulaminem są uregulowane w naszym biegu. Kolejni zawodnicy, którzy osiągają linię mety, to również jest doskonały czas, 52 minuty. To jest bardzo dobry czas, to jest około 5 minut 10 sekund na kilometr. Naprawdę to jest co robić na trasie 10 km. Proszę kibiców o jak największy doping dla nich właśnie kończących tutaj zmagania na ostatnich 50-100 metrach i osiągnięciu linii mety. Yes. 153 zawodników, a więc jeszcze około ponad setka na trasie. I ta mała rzeczka ludzi powoli zbliża się do linii mety. Kolejne uczestniczki i uczestnicy. Matkiewicz Michał, Przybyszewska Dominika, Korbonek Emilia. Oni już osiągnęli linię mety. Wawiórko Anna, Gołdysiak Ewelina,
Wszyscy już na mecie i wynik koło 52 minut. Przypominam, że każdy uczestnik dostanie również SMS-a z potwierdzeniem swojego wyniku. Wynik dostaniecie również SMS-em. W trakcie zgłoszeń wpisywaliście swój numer telefonu właśnie po to, aby swój czas dostać tutaj od firmy pomiary czasu, maratonczyk pomiar czasu Poznań w postaci SMS-a i pamiątki z naszego biegu. Również tutaj podpowiada nam przedstawiciel firmy pomiarowej czasu, że wyniki są również na online, na stronie pomiar czasu maratonczyk Poznań. Wszystko na żywo, również jeżeli chodzi o strefę mety, na żywo jest obraz nadany właśnie na tej stronie. Maratonczyk pomiar czasu Poznań. 160 już na mecie. Kolejni jeszcze biegną i dobiegają w strefę tutaj naszej mety. Kolejni zawodnicy już na mecie. 54 minuty, tak więc to jest jeszcze też również doskonały czas. Po 5,5 minuty na kilometr naprawdę jest co robić. Kolejny przedstawiciel chyba Witkowa. Nie? Enej, Naku nad Notecią, pan Tadyk Maciej. I kolejni zawodnicy mijają linię mety w czasie około 55 minut. To również doskonały wynik. 55 minut na pokonanie 10 km naszej atestowanej trasy. Każdy z was po osiągnięciu mety otrzyma pamiątkowy medal z emblematem FA16. Przypominam, że znajdujemy się na terenie 31. bazy lotnictwa taktycznego Poznań Krzesiny. Nasza impreza nie odbyłaby się również bez dzisiejszych sponsorów. Firmy Enea, firmy Terlan, firmy 100 Mil Poznań, Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu oraz firmy PZU. To dzięki nim tutaj właśnie ma miejsce nasz bieg Razem dla Bezpieczeństwa. A organizatorami dzisiejszych zawodów są drugie skrzydło lotnictwa taktycznego w Poznaniu, 31. baza lotnictwa taktycznego w Poznaniu oraz Aeroklub Poznański. I kolejni zawodnicy. 56 minut rywalizacji na trasie 10 km za nami. I mamy również chyba najmłodszą albo najmłodszego uczestnika imprezy, który razem ze swoim tatą pokonał trasę 10 km w czasie 56 minut i 34 sekund. Schulz Huber. Kolejni zawodnicy osiągają już tutaj strefę mety i linię mety naszego biegu. 182 zawodników i zawodniczek osiągnęło linię mety biegu Razem dla Bezpieczeństwa. I kolejni zawodnicy i zawodniczki.
No jeszcze jest czas poniżej godziny, tak więc naprawdę doskonały rezultat na dystansie 10 km. Na 10 km ty jeszcze jesz jakiś pierdoły. No właśnie. I kolejni zawodnicy. I zawodniczki, które jeszcze osiągnęli czas poniżej godziny. To naprawdę jest doskonały rezultat, jeżeli chodzi o dystans 10 km. To kiedyś bieg ten dystans wie, ile trzeba włożyć siły, wysiłku, żeby tą piekielną godzinę, w tą piekielną godzinę poniżej godziny pokonać dystans 10 km. To naprawdę jest co robić. Minimalny. Dobra, lecimy sobie dalej. Do zobaczenia. Kiedy coś następnego? Muszę się dopisać na coś. Przypominam wszystkim uczestnikom w tych szarych namiotach tam za strefą mety. Znajduje się strefa posiłku regeneracyjnego, tak więc proszę bardzo, korzystamy z tej strefy regeneracyjnej, tam mamy makaron, napój dostajecie po biegu, medal na szyi, uśmiech i w stronę namiotu. Tak, mam nadzieję, będzie to wyglądało w jak największej ilości przypadków, jeżeli chodzi o ukończenie przez zawodnika naszego biegu. A, już to jest, dobra. I zbliżamy się do godziny naszego biegu. 60 minut wysiłku. 189, teraz 190 zawodnik mija linię mety. Tak więc jeszcze około 80 kilku zawodników na trasie naszego biegu. Razem dla bezpieczeństwa. Mamy już 220 zawodników i zawodniczek na mecie. 190 panów, 30 kobiet. Przypominam, wyniki online na stronie maratonczypomiarczasu.pl. Również tam trwa transmisja z naszego biegu w postaci kamery umieszczonej tutaj w strefie mety. Każdy zawodnik może siebie obejrzeć w transmisji online. Również jeżeli chodzi o wyniki, każdy zawodnik, który podał swój numer w zgłoszeniu, otrzymuje wynik w postaci SMS-a dzisiejszego biegu. Są również przedstawiciele pobiedziska Running Team z nami. Już niedługo u nich półmaraton, najcięższy, prawdopodobnie najcięższy półmaraton w Wielkopolsce, jak to określają. W pobiedziskach. Zapraszamy. To już można zmienić tą baterię. Jeszcze minutę. Jeszcze wyłączyć. Jest pusto. Dobra, jest pusto. No, mówię.